Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. Wyobraźcie sobie taką, chciałem powiedzieć, hipotetyczną sytuację. Nie, takie sytuacje mają miejsce bardzo często i chcę Was przed tym uczulić, bo naprawdę można z niezłą karą z tego wszystkiego wyjść. Mamy na przykład taką sytuację. Posiadamy samochód wart, strzelam, około 40 tysięcy złotych, no i mamy kolizję. Najgorsze, że kolizja jest z naszej winy. Jeszcze gorsze jest to, że nie mamy polisy autokasko, co za tym idzie. Osoba poszkodowana sobie z naszego OC naprawia, no a my musimy naprawić samochód z własnej kieszeni. No i tak patrzymy. Błotnik rozwalony, zderzak rozwalony, lampa rozwalona, maska rozwalona, drzwi rozwalone, poduszka wystrzelona. No jakby to w częściach zaso pozbierać, to przekroczymy wartość pojazdu. No i mówimy, dobra, to kupimy sobie drugie auto, z którego sobie zrobimy przekładkę, bo znajdziemy jakieś auto uszkodzone, które na przykład ma tył rozwalony, a nam zależy na tych elementach z przodu i my to legalnie kupimy na umowę sprzedaży, nie żadne jakieś tam kradzione, wszystko ok. No, może nam grozić do 500 tysięcy złotych kary za nielegalny demontaż pojazdu i jeszcze możemy dostać nawet do 1 000 000 złotych kary za nieodpowiednie gospodarowanie odpadami. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Partnerem tego odcinka jest strona Car Vertical, strona zapewne dobrze Wam znana, poprzez którą możecie sprawdzić sobie historię samochodu przed zakupem. Mocno uczulam Was na to, szczególnie teraz, gdy ten rynek samochodów używanych jest dosyć mocno przetrzebiony. Warto w pierwszej kolejności przed wyjazdem do sprzedającego sprawdzić historię auta, które by Was interesowało. Poprosić sprzedającego o numer nadwozia, zobaczyć, czy ten numer nie różni się względem tego, co było podane w ogłoszeniu. Wejdź sobie w link, który macie w opisie tego filmu. Otrzymacie poprzez zakup raportu na stronie Car Vertical dodatkowe 10% rabatu na ten raport, no i zobaczyć, co w tym raporcie jest. Czy faktycznie auto było bezwypadkowe, tak jak się zarzekał, czy na przykład powiedział, że auto miało lekką kolizję z przodu, a okazuje się, że połowy przodu nie było. W pierwszej kolejności sprawdzamy poprzez raport, dopiero później, gdy już jesteśmy pewni, jedziemy na miejsce i następnie, czy to na stację diagnostyczną, czy chociażby do serwisu, warto każde auto skontrolować dokładnie, bo to są Wasze ciężko zarobione pieniądze. Ja wiem, że zaraz coś powie, Waldek, dobra, co ty gadasz, przecież tam żeśmy z szwagrem 6 lat temu w majówkę miał uszkodzone auto, z jednego do drugiego żeśmy częściej poprzekładali, przez za małych to się nie biorą. No, pod warunkiem, że masz uprzejmego sąsiada i na ciebie nie doniesie, bo prawda jest taka, że jeżeli sąsiad zrobiłby tak zwane uprzejmie donoszą, nie muszą się z urzędu takim tematem zająć. Kolejna sprawa, miejcie świadomość, że wszystko, co związane ostatnio ze środowiskiem na naszej planecie, jest bardzo mocno w tym faworyzowane. Generalny Inspektor Ochrony Środowiska ma szersze uprawnienia niż Centralne Biuro Śledcze. On nie musi czekać do godziny 6 rano, żeby wejść na naszą posesję. Kolejna sprawa, w 2020 roku GIOŚ zatrudnił blisko 1000 urzędników tylko i wyłącznie po to, żeby walczyć, że szarą strefą. Tak, też mam świadomość, że raczej za małych się nie biorą, tylko bardziej skupiają się na firmach, chociaż to mogą być firmy prowadzące działalność, ale dokonujące nielegalnej rozbiórki samochodów, nie posiadającej dokumentów jako stacja demontażu pojazdów, bo wiadomo, że tam te kary będą większe. Kary, które są wymierzane, najczęściej nie są mniejsze niż 15 tysięcy złotych, bo też ustawa o tym mówi. Kolejna sprawa, muszą mieć się też na baczności jako pojedyncze działania nawet youtuberzy motoryzacyjni, bo często można spotkać na niektórych kanałach, że robią renowację jakiegoś auta i podstawiają drugie na części. Urzędnik sam z siebie dla jednego auta pewnie by się w to nie bawił, ale on ma kawa na ławę, to wyłożone w wideo, po prostu link do YouTube'a jest gotowym materiałem do tego, żeby przyjść, zapukać, dzień dobry, proszę pana, ma pan problem, będzie to na przykład 30 tysięcy złotych kosztowało. I też miejmy świadomość, że nawet jeżeli to auto, które kupimy, będzie z legalnego źródła, my sobie wyciągniemy drzwi, klapę, błotnik, zderzaki i silnik, to i tak nie mamy papierów na stację demontażu pojazdów, a tutaj inspektor nie będzie tego lubił. Tutaj, żeby nie być taką Krystyną Czubówną, która będzie lektorem, to w tym momencie Wam tutaj wklejam podstawę prawną. Można sobie pauzę zrobić, a my przechodzimy do dalszej części materiału. Ja wiem, że to tak wygląda niewinnie, ale mam świadomość, że Generalny Inspektor Ochrony Środowiska, przede wszystkim podlegli mu pracownicy, głównie nastawiają się na to, żeby łapać tak zwane grube ryby, czyli taki gruby handel na zasadzie 20, 30, 50 samochodów, które jest rozbierane na części, nawet pod przykrywką legalnie działającej firmy. Musimy też mieć świadomość, że części elementów, jest też cała długa lista w internecie, chociażby pasy, napinacze, poduszki, czy inne elementy związane chociażby z układem hamulcowym, nie mogą być powtórnie oferowane na rynku, a bardzo często też są.
Ale to też nie jest tak, że nam jako takim małym rybkom, które bawią się w pojedynczą rozbiórkę, bo potrzebujemy do drugiego auta, może ujść to płazem. Z drugiej strony mamy taką sytuację, żeśmy poprzekładali sobie z auta, nie wiem, silnik, drzwi, klapę, błotniki, wszystko, no i został nam ten wrak. No to jedziemy na złom. Musimy mieć świadomość, że na złomie zapłacą nam jakby cenę nominalną z kilograma względem tego, jeżeli auto będzie w 90% kompletne, a raczej w 90% będzie to masa pierwotna tego pojazdu, którym przyjechaliśmy. Jeżeli oczywiście ta masa byłaby niższa, bo byśmy z tego auta powyciągali trochę więcej, pewnie tam jakaś symboliczna dopłata będzie. Podkreślam, raczej symboliczna w stylu 100, 200 czy 400 zł pewnie będzie odjęte nam z tej kwoty, którą mielibyśmy dostać. Zdarza się też tak, że na przykład gdy auto ma wybrane pół deski i najważniejsze, najbardziej wartościowe elementy, wtedy też może pojawić się tak owa negocjacja. No i oczywiście wtedy otrzymujemy dokumenty do wyrejestrowania pojazdu i udajemy się do Wydziału Komunikacji i wtedy problem nam znika. Ale też często pojawia się drugi problem, że osoby, które miały takie auto na przekładkę, no zapomniały na przykład opłacić ubezpieczenia komunikacyjnego. No i powyżej 14 dni grozi nam kara tam blisko 7 tysięcy złotych. I wtedy przy stacji zwanej złomowiskiem wyjdzie nam to jako problem i UFG szybko też się tym tematem zainteresuje. Mówię to bardziej jako ciekawostkę, bo pewnie mówię pojedynczych przypadków, no mało kto by tam dotykał, ale musielibyśmy mieć pełne uprawnienia stacji demontażu pojazdu, by móc sobie, już nie mówię, że tam lampę wyciągnąć, no ale częściowo samochód rozebrać, bo jakby sąsiad powiedział: Heniu, musiałem donieść na ciebie, no to my wtedy mamy problem. A pewnie Heniu z nami. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!